Całkiem źle jest. Dobrze. Dobra. Ten kręci. Ale tu jest. Jacek, bo ty potem nie zechcesz. Źle jest. Cicho. Nie. No to one się tylko zamienili. Cicho. Uwaga. 3, 4. Jak bije nas 8, taki bęben, proszę pani, to ta skóra ma prawo gdzieś popuścić, gdzieś się osłabi. Bo tak to w orkiestrach to bije jeden, tylko jeden. Z tego miejsca. Przy filharmonii to też tam bije, ale jeden. A tu nas bije 8. Te kijki, które pan ma, z czego są? Z jakiego drewna? To są leszczynowe. Bo to jest najmocniejsza leszczyna. Wyschnięta, to on tak nie pęka. Na pewno nie gra nikt tak, jak my gramy tutaj. To jest niepowtarzalne. To tylko jest u nas w Jurzy. W stanie wojennym, bo pierwsza Wielkanoc ogłoszenia stanu wojennego, to nie wolno było chodzić. Ale na następny rok, to ja już byłem, i musieliśmy mieć zezwolenie od policji. Od milicji, przepraszam, od milicji. Więc poszliśmy we dwóch na posterunek do tego komendanta. No i mówimy, o co chodzi, że będziemy chodzić. A on mówi tak, zezwolenia wam nie mogę dać. Nie dam wam. Chodzić możecie, ale jeden tylko telefon, że zakłócacie spokój. Mówi, aresztuję wszystkich i ten bęben zabieram. No ale na szczęście nikt nie zadzwonił. Uwaga. Gdyby państwo byli, jak ta skóra jest zdjęta, a no właśnie, to by państwo tam zobaczyli, bo w środku, w tym bębnie, nie, już nie ma Jurgi. Ale tam była taka data, była, 1600 była. Albo 1800, to jest naprawdę stary bęben. Naprawdę ta data, to nikt tego sobie tam nie wypił, tylko to jest data. Odlewu. A skąd to nie, się to nie jest odlew. To nie jest odlew. To jest, pani, to jest blacha, miedziana blacha. Miedziana blacha, to jest miedzi. Proszę pani, to ja nie wiem, czy tylko te nóżki ten bęben się znalazł na terenie Jurzy, kiedy tutaj Tatarzy atakowali, bo kiedyś hordy tatarskie, jak atakowały nasze te granice i kraje, te miasta, to szły właśnie z takimi bębnami i tam walił taki. Może ten bęben został z tamtych czasów. Zaraz chwileczkę, panowie, zaraz pójdziemy. Był człowiek, który miał 90 lat, ale lat temu ile? 15, sikora. Tak. Z którymśmy rozmawiali. I on nie pamiętał, 90 lat i on nie pamiętał. Jemu ojciec mówił. I on też, i ojciec nie pamiętał. Także w Jurzy nie jest nikt w stanie powiedzieć, skąd on się wziął. Skąd on się znał ten bęben i od kiedy.
I co jest najważniejsze, że jeżeli ktoś tam zepsuł, tak jak w tej chwili ktoś tam źle uderzy pałką, ten człowiek już nie grał. Nie grał. Pierwsze co, jak przyszedł do zespołu, to najpierw musiał parę lat nosić bęben. Jak mówię, to jest od niepamiętnych czasów i te tradycje chcemy utrzymać jak najdłużej.